druga improwizacja, na którą szłam. I to było magiczne. Nie wiem dlaczego nagle nosiłam zawsze ze sobą takie kości do gry 5, a ja nie wiem dlaczego nagle wyciągnęłam jedną i wsadziłam sobie do trampka. Po co? Nie wiem, naprawdę. No, to był ostatni moment. No i tam właśnie siedziałam chyba z godzinę w tym pomieszczeniu. Rozmawiałam z komputerem, czyli z nimi gdzieś tam w jakimś innym pomieszczeniu. I nagle właśnie właściwie czułam sobie tak, że nie, no właśnie już chcę stąd wyjść. I nagle przypomniało mi się, że mam tą kostkę i zaczęłam grać i rozmawiać z nimi o właśnie o to, czy mogę stąd wyjść, czy nie, jeżeli rzucę kostką. No i to jest dla mnie jeden z najpiękniejszych momentów, nie wiem, no w teatrze, jaki mi się wydarzył.